Lawa jest określenie dla ucieczki magmy, który uciekł na powierzchnię. Nazwa ta pochodzi od tego, że nie płynie, o ile jej temperatura jest wysoka. Zarówno w terenie, jak i płynącej lawy zestalony podczas ruchu lawy nazywa lawy. Lawa wulkaniczna produkt transportowy i należy do grupy skał wulkanicznych. Inne produkty wulkaniczne przenośnikowe są pyroclastix i gazowe składniki, a tym samym trwała lotne, takie jak dwutlenek węgla, woda, dwutlenek siarki, amoniak, gazy szlachetne, które utraciły magmę przez rozprężanie. Magmy występują stosunkowo rzadko bezpośrednio do powierzchni, ponieważ konieczne są to znaczne siły, bardziej znane jako włamania miłów, w których magma krzepnie w skorupie ziemskiej. W zależności od warunków podczas wynurzenia i chłodzenia form lawy różne manifestacje, które zależą przede wszystkim od lepkości lawy. Wlewanie lawy jest początkowo głównie żarowe ponad 1000 stopni, a następnie coraz chłodniej i jest jeszcze ciemno na około 600 stopni, poniżej około 500 stopni emituje żadnego światła. W zależności od swojego składu chemicznego przepływającego lawy inaczej, zarówno w formie i w jego szybkości. Prędkość lawy zależy ile czasu na lawie wyłania się z wulkanu, jest jak traci dużo ciepła na powierzchni, jak trudne jest stopiony i jak strome zbocze.